pierwszy wiersz, jaki chciałem powiedzieć, zatytułowany jest Dusza i Słowa. Ale nim powiem ten wiersz, to chciałem się pochwalić, że otrzymałem od naszego Ojca Świętego dwa listy w podziękowaniu za twoje dwie książki, tą książkę. Listy te są opublikowane na tym zdjęcie i następnie dwa listy. Teraz może przejdę do tego wiersza. Dusza i słowa. Bóg wyrwany z serca zamienia się w słowa wypowiadane w powietrze. Nikt nie słucha słów płynących bez duszy, nieodczuwanych w dotyku, niesłyszanych w uczuciu, mówiących o miłości, a wymawianych bez miłości. Ojcze Święty Janie Pawle II, pierwszy po Bogu człowieku ziemi, nie posłuchali twoich słów, wymawianych z miękkim dotykiem. Opuściłeś ten grzeszny świat, pełen zawiści, hipokryzji i nieszczęść, gdzie bezkarnie zawija się ludzi, a płacz litości nie budzi, gdzie ludzie się nie kochają, gdzie dla mamony zabijają. Tu zbrodnia nie jest zbrodnią nazwana, tu i ojczyzna matka nie jest kochana, tu niszczy się to w sercu drogie, a chłubi to, co w uczucia ubogie. A przecież ty, ojcze, kochać kazałeś, a człowieka jak Bóg ukochałeś. Drugi wiersz, jaki chciałam powiedzieć, jest o świętej Jadwidze. Muszę się przyznać, że ja osobiście bardzo dużo zawdzięczam świętej Jadwidze, bo każda prośba, szczególnie o zdrowie, została wysłuchana, a choruje już bardzo ciężko od 93 roku. Muszę się przyznać, że w 92 roku moja rodzina ufundowała obraz świętej Jadwidzi, który wisi we Wrocławiu Leśnicy. Święta Jadwiga Śląska, Święta Jadwigo, Matko Synów i Córek Świętych, to ty ich świętości nauczyłaś. Choć z obcego kraju przybyłaś, to nasz kraj tak bardzo ukochałaś, że wszystkie siły mu oddałaś. Skromności swojej i prostocie tu po polskiej ziemi boso wstąpałaś. Ubogich, chorych, poranionych odwiedzałaś, ich nędzy i chorób się nie bałaś. I dzisiaj ci, kto do ciebie się zwracają, zawodu nie doznają. Patrzysz na naszą polską ziemię z tronu wysokości, bierzesz ją w opiekę, czczona przez nas mieszkających na tej ziemi, księżną, patronko Śląska. Jeżeli można, to jeszcze chciałam powiedzieć jeden wiersz, a mianowicie wiersz zatytułowany Świat. Kocham światło, powietrze i słońce, kocham świat. Kocham zieleń traw, wielobarwny kwiat, warstwość strumieni i szum rzek. Kocham zieloność pagórków i szarość ziemi. Kocham liście drzew różnokolorowe, wiosną, latem, jesienią i zimą. Kocham śpiew ptaków i rechot żab. Trudno duszą wszystko wyśpiewać, bo to jest ten świat wielki, ogromny, Boży świat, twój świat i mój świat, nasz świat. Szanuj ten nasz świat, tu żyjesz ty i żyję ja. Nie przesłaniaj tego świata żaluzjami i ciemnością, bo jest mrok, smutny mrok, mrok nocy wystarczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przed Państwem wystąpiła Pani Janina Lachowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę jeszcze wystąpić tutaj i przeczytać
jeden wiersz. Święty Jan Paweł II, pielgrzym i świadek, powołany na stolicę Piotrową z nieznanego kraju, w którym ziemia nie raz spływała krwią, gdzie ludzie nie lękali się umierać z godnością. Wezwany z kraju, w którym żyją ludzie, nie bojący się odkrywać zakłamanych kart historii. Z tego niezwykłego miejsca Jezus, Książę Pokoju, powołał papieża Polaka, aby w Asyżu próbował rozpalić Bożą iskrę pojednania między religiami. Wezwał tego, który jako pielgrzym świata, świadek Chrystusa, białą szatą ocierał krew i pot z umęczonego oblicza, byśmy mieli pewność obranej drogi, który wołał: Duchu Święty, przyjdź, odnów oblicze ziemi, tej ziemi, aby wiara i miłość stały się skałą zbawienia. Dziękuję Państwu ślicznie. Dziękujemy również serdecznie Pani Irenie Kubiak. Szczęść Boże. Santo subito. Z ciemności dziejów i wojny pożogi u światłu Boga szedł Wojtyła młody. Szarości życia młodość nie szczędziła. Radością i smutkiem Karola doświadczyła. Potem studia, doktorat, habilitacja. Na Wawelu otrzymał sakrę biskupią. Metropolita krakowski, kardynał. Tak drogę do światła Pana zaczynał. Była to droga ku wiedzy i wierze. On, służąc Bogu, ludziom dawał siebie. Pontyfikat polskiego papieża był długi. Będąc nim, każdego dnia pełnił rolę sługi. A światło wiary przy chrzcie otrzymane przez Ojca Świętego Jana Pawła II było pielęgnowane. Gdy oczy zamykał, zamknęła się życia księga. I wszedł do światłości, dotarł do Boga. Santo subito, wołały tłumy, narody, lud cały. Święty wszedł do światła i światłości chwały. Święty Jan Paweł II, przez wszystkich tak kochany. Dziękujemy bardzo serdecznie. To był pan Bronisław Wojciechowski.